terra tutti i pollici in internet. Cioè, posto ci vuole più di quanto tanto abstrazione. Molto da pollice, io sto in giro sotto trafilo, se finisce, ma ci sono molto altre cose. Io scrivo la pugna in poco la mia regione, che è cucci, che ci sono molte. Stava a sopra sprava, c'è da internet, è stato pisco. E c'è la tratta, c'è pugna in mezzo di vita, è molto stanco. Intanto ci stavo. Se mai che mi dosta in dovolna, io mi sarei stanco meglio. Prima di me, mi sono fatto il pollice da dovolna, c'è da me. Scontato che ci scrivo qualche esame, c'è pure se c'è qualche opinione, non è così qualche tanto. Stigo il mio notizio, mi sono sempre le mie chance. Zrobię na rok. Coraz więcej osób miało dostęp do internetu. A to coraz mniej podobało się rządom, koncernom medialnym, które sprawowały władzę za pomocą informacji. Internet stawał się solą wokół rządzących. Już kilka razy na przestrzeni kilkunastu lat próbowano nam go zabrać, próbowano ograniczyć jego wpływ, próbowano ograniczyć wolność słowa w internecie. Do tej pory przynajmniej w Europie skutecznie udawało nam się odeprzeć tego typu zakusy. Natomiast tak blisko, jak blisko są w obecnym momencie, nie byli jeszcze nigdy. Unia Europejska pod przykrywką praw autorskich i ich ochrony chce ocenzurować internet, chce ocenzurować i zablokować wolność słowa w europejskim internecie. W zasadzie wszystko zależy teraz tylko i wyłącznie od nas, ode mnie, od ciebie, twojej rodziny, twoich znajomych. Jeżeli nie sprzeciwisz się Akta 2, czyli dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, nie wyjdziesz protestować 19 stycznia w twoim mieście, możesz zapomnieć o tym, czym był internet. Możesz zapomnieć o tym, jak my 20 lat temu wyobrażaliśmy sobie, czym on jest. Możesz zapomnieć o tym, że twoje dzieci czy jakiekolwiek późniejsze pokolenie będzie mogło skorzystać z internetu takim, jakim my go pamiętamy. Przyjdź na protest 19 stycznia, sprzeciw się Akta 2, stop Akta 2.